psychicznego. O głos chciałabym poprosić gospodarza tego miejsca. Tomasza Robińskiego. Trzeba się dogadać. Dzień dobry Państwu. Dziękuję organizatorom kongresu, że wybrali to miejsce na swoją konferencję. Jesteście Państwo w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa-Bilany. To jest początek projektu, w którym ta opieka środowiskowa dla dzieci i młodzieży dla nas jest kluczowa. Jak Państwo widzicie, dużo budynków nie potrzebujemy, skromny budynek. W tej chwili pod opieką mamy ponad 520 rodzin z dzielnicy Bielany. Coraz więcej mieszkańców zaczyna mieszkać na Bielanach. No niemniej, tego by nie było, gdyby nie współpraca różnych osób. Mam tu na myśli Bielański Ośrodek Pomocy Społecznej, profesor Załuska i Szpital Bielański oraz obecny tutaj z nami burmistrz dzielnicy Bielany, pan Grzegorz Pietruczuk, który może trochę powie od siebie, jak to wyglądało. Wcześniej był zastępcą burmistrza, teraz jest głównym, więc się bardzo cieszymy. Jeżeli będą jakieś pytania a propos dzieci i młodzieży, to może już później, ja bym oddał głos organizatorom kongresu, także dziękuję bardzo. Wiemy, że pan burmistrz Bielan się spieszy, dlatego, dlatego jego poprosimy o to, żeby tutaj nam opowiedział, jak wspiera psychiatrię dziecięcą. Znaczy, szanowni Państwo, czy można siedzieć, bo tak będzie chyba trochę mniej sztucznie wyglądało, co? Tak? Bo tutaj z panem profesorem rozmawialiśmy. Szanowni Państwo, ja po pierwsze bardzo dziękuję za zaproszenie. Przepraszam, że się śpieszę. Taka rola, ale ja powiem tak, ten temat, z którym miałem okazję dyrektora Robińskiego poznać kilka lat temu, kiedy rozmawialiśmy, ja przejmowałem zakres spraw społecznych na terenie dzielnicy i miałem taką świadomość, że to co się dzieje, my wydajemy dosyć duże środki, ale jakoś efektywność tych środków jest niemierzalna i tak naprawdę nie widzimy skuteczności działań, które podejmujemy. Programy były od lat realizowane te same, one były dobrze rozliczane, prawidłowo, tylko jako mieszkanie tej dzielnicy, osoba, która się wychowała 300 metrów stąd, znając problemy tutaj osiedli, rodzin, znajomych, jakby nie miałem żadnej efektywności tego. Dlatego na początku zrobiliśmy tak, że zleciliśmy w porozumieniu tutaj jeszcze Tomasz był wtedy dyrektorem na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego takie kompleksowe badania, diagnozę przemocy. Żadna dzielnica tego nie robiła przez wiele lat na terenie miasta, no bo to taki temat trudny, mało popularny. Jak się o tym nie mówi, to tematu nie ma. Tak jakoś łatwiej się żyje wszystkim. I tutaj dzięki współpracy właśnie z Uniwersytetem Wydziałem Socjologii, Psychologii nie chcieliśmy brać firmy zewnętrznej, chcieliśmy wziąć taką instytucję, która będzie naprawdę te badania bardzo rzetelnie przeprowadzać. No i dostaliśmy taki obraz dzielnicy, który wiedzieliśmy, że będzie słaby, ale nie sądziliśmy, że na niektórych osiedlach jest tak źle, jak wyszło z tych badań. Przebadaliśmy ponad 800 rodzin. Te 800 rodzin jakby wykazało, jaka jest skala przemocy różnego typu. A jak jest z dostępnością do informacji, bo się okazało, że ta dostępność jest na poziomie minimalnym. Wydawało się, że co to jest niebieska karta, każdy wie, jakie są telefony zaufania. Okazało się, że to wcale nie jest wszystko takie proste, jak nam się wydawało w ratuszu. I dużo bardziej skomplikowane. Widzieliśmy, że jest zielona w Rzecionie, ale ja nie sądziłem, że na osiedlu Piaskis, na którym się wychowałem, wiedziałem, że podział przebiega przez ulicę Maliera. Część spółdzielcza jest inna, część komunalna jest inna. Ale że tak to wyszło w tych badaniach, źle to nie sądziłem. Więc zaczęliśmy cały proces jako dzielnica rozmów z miastem. Udało się pozyskać całkiem duże środki, blisko 1,5 miliona złotych na działania dwóch programów takich skoncentrowanych na osiedlu Piaski w Rzecioma dla dzieci i młodzieży. No i wtedy Tomek przyszedł z ratunkiem dodatkowym, z projektem Ezry, którym poświęcił dużą część swojego życia i bardzo dużo zrobił. Uwierzcie mi Państwo, że żeby w końcu zbudować system, bo tak naprawdę czego brakuje nam jako samorządowcom systemu.
nie ma taki system, który teraz jest budowany tutaj dzięki całemu zespołowi Ezry, to jest coś fantastycznego, bo w końcu zaczynamy mieć wgląd, co się dzieje w rodzinach. Ja to mówię, że rozmawiając tutaj na różnych płaszczyznach, że jakby to są kolejne kręgi Dantego, że do kolejnych kręgów dokopuje się zespół tu pracujący, do kolejnych problemów. Tutaj pan dyrektor wspomniał, że przybywa na mieszkańców. Tak, no bo fama się rozniosła i wszyscy chcą mieszkać teraz na Bielanach. W jakikolwiek sposób się podają za mieszkańców naszej dzielnicy, nawet jeśli tu nie mieszkają. Dlatego jak widać, jak bardzo potrzebna jest ta pomoc. My docelowo chcemy spiąć wszystkie nasze placówki w ten system i tak ten system jest zbudowany, żeby to był OPS, poradnia rodzinna, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, każda jednostka, która ma związek z pracą społeczną, żebyśmy mogli się wymieniać informacjami. Tu doskonała konferencja, która była zorganizowana dla naszych pedagogów szkolnych, no, która po prostu przyniosła naprawdę taki trochę wstrząs i też nauczyciele zobaczyli w pedagodze szkolnej, że jest jednostka, do której mogą kierować swoje prośby, zapytania, bo to jest też ogromna wiedza, którą tutaj dostają, jak rozwiązywać. Frekwencję mieliśmy 100%, chyba to jest w ogóle rekordowa i zabrakło miejsc dla chętnych, którzy chcą się zajmować tym tematem. To jest temat kompletnie niedoceniany przez polityków, on jest doceniany przez samorządowców, bo rozmawiam z kolegami burmistrzami, prezydentami, oni pytają o ten program, jak to działa, jak to funkcjonuje, ponieważ my widzimy, a jesteśmy w takim bezpośrednim kontakcie, jak dużo problemów społecznych przybywa, związanych z postępem cywilizacyjnym, z tempem życia. I tak naprawdę nikt tym się nie zajmuje. Jeśli my tym się teraz nie zajmiemy, to koszty dla społeczeństwa i dla państwa w latach przyszłych będą narastały w trybie nie arytmetycznym, a geometrycznym. Taka jest prawda. Więc tyle tytułem wstępu ze swojej. Ja jeszcze podziękuję tutaj całemu zespołowi, z którym mam przyjemność współpracować, za to, że naprawdę robią fantastyczną pracę i uważam, że tak naprawdę programy powinny być realizowane na wszystkich dzielnicach i w gminach. To jest też przełamywanie fal, jak tutaj mówiliśmy, i łamanie pewnych mitów i murów, które są budowane, ale ja wiem, ile ten program dobrego niesie i ile rodzin ratujemy i ile dzieci ratujemy. My też mieliśmy tutaj w Małej Świetlicy środowiskowe funkcjonujące od wielu lat i tam, jak bywam, te problemy są wręcz niewiarygodne. Ja nie chcę o tym opowiadać, bo to można byłoby na dłuższą opowieść, ale uwierzcie państwo, że budowa takiego systemu, jak u nas powstaje i on będzie powstawał jeszcze kilka dobrych lat, no, to jest, uważam, wzorcowe rozwiązanie. Jeśli chodzi do lokalu, to uwierzcie państwo, pracujemy tutaj wspólnie nad takim stałym miejscem, troszeczkę większym i pewnie już niedługo się doczekamy pierwszych decyzji Rady Warszawy w tym zakresie, żeby docelowo była siedziba centrum w innym miejscu i w miejscu, które po prostu będzie docelowym miejscem funkcjonowania naszej wspólnej jednostki, bo my się też potrzebujemy do współodpowiedzialności za to, co się dzieje. Bardzo dziękuję, nie przedłużam. Chciałabym przypomnieć, powiedzieć, że Kongres Zdrowia Psychicznego to jest spotkanie specjalistów i osób, które doświadczyły kryzysu psychicznego. 2 lata temu w maju odbył się pierwszy kongres, po którym został zaniesiony do Ministerstwa Zdrowia manifest zmian i odebrał je wiceminister Król i ruszyła reforma, transformacja leczenia psychiatrycznego ze skoncentrowanego na izolowaniu w szpitalach na rzecz rozwijania psychiatrii środowiskowej. Głównym tematem tego kongresu, który odbędzie się 3 czerwca w Pałacu Kultury w Warszawie, są Centra Zdrowia Psychicznego. Chciałabym poprosić pana doktora Marka Balickiego, który jest kierownikiem Biura do Spraw Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, o tym, żeby nam o tych centrach powiedział. One są, działają już od zeszłego roku, więc trochę można powiedzieć o tym, jakie jest ich doświadczenie, jakie mają trudności. Dzień dobry państwu. Zanim powiem o centrach, to warto jest podkreślić, że myślę, że to, co napisane jest tutaj, bez kongresu zmian w polskiej psychiatrii nie będzie, że to, że ruszyliśmy ze zmianami, pierwsze to była psychiatria dorosłych, teraz ruszają zmiany w psychiatrii dzieci i młodzieży, to tych zmian by się nie udało zapoczątkować bez Kongresu Zdrowia Psychicznego, a pierwszy Kongres Zdrowia Psychicznego był o tyle wyjątkowy, że uczestniczyli w nim
i profesjonaliści, ci, którzy udzielają pomocy osobom z problemami zdrowia psychicznego i ci, którzy korzystają z pomocy. I to skład był taki pół na pół, można powiedzieć, przynajmniej jeśli chodzi o referentów. I kongres 1000 osób uczestniczyło, był taką wielką siłą, który pchnął i przekonał chyba ostatecznie ministerstwo do podejmowania decyzji. A teraz o psychiatrii dorosłych. W lipcu ubiegłego roku ruszył pilotaż wprowadzania psychiatrii środowiskowej, czyli odchodzenia od takiego modelu opartego głównie na pobycie w szpitalu psychiatrycznym na rzecz opieki w miejscu zamieszkania, coś zresztą, czy w pobliżu miejsca zamieszkania, coś takiego, co w obszarze psychiatrii dzieci i młodzieży jest realizowane w ośrodku, w którym jesteśmy. I te przeniesienie polegało na przekazaniu odpowiedzialności za zorganizowanie opieki na Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych. I ruszyło 27 Centrów Zdrowia Psychicznego i każde z centrów ma za zadanie zorganizować w tym podstawowym, szerokim zakresie opiekę psychiatryczną dla mieszkańców swojej dzielnicy, jak to jest w Warszawie, na Mokotowie, na Woli czy na Targówku, albo w powiecie, albo w kilku powiatach, tak, że przeciętnie liczba mieszkańców objętych opieką to jest między 50 a 200 tysięcy. I każde z centrum zdrowia psychicznego ma jakiś oddział psychiatryczny, ale ma również oddział dzienny, ma zespół leczenia środowiskowego domowego i poradnie zdrowia psychicznego i personel tych form opieki stanowi jeden wspólny zespół, który koordynuje i współpracuje z sobą na co dzień w udzielaniu pomocy i w zapewnianiu opieki. Mamy 27 centrów, one łącznie obejmują 3 miliony dorosłych mieszkańców, czyli 10% populacji. Minister Król, który, jak już zostało powiedziane, nadzoruje proces zmian w psychiatrii, zapowiedział, że być może w tym roku nastąpi rozszerzenie listy centrów. Czekamy na to. Pierwsze doświadczenia są bardzo zachęcające. Jeszcze jest za krótki czas, żeby przekazywać twarde dane statystyczne o tym, co się zmieniło, ale z wizytacji poszczególnych ośrodków widzimy, że zachodzą bardzo korzystne zmiany, jeśli chodzi o organizowanie opieki, koordynację, przenoszenie rzeczywiście opieki z oddziałów zamkniętych, szpitalnych na rzecz różnych form opieki ambulatoryjnej czy domowej. I na zakończenie powiem, że można jedynie podziękować pierwszemu kongresowi, że się odbył, bo dzięki temu możemy mówić i wdrażać zmiany zarówno psychiatrii dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. I jeszcze na sam koniec, bo to warto za każdym razem podkreślać, że psychiatria w Polsce jest dyskryminowana, jeśli chodzi o nakłady finansowe. To jest jeden z rezultatów takiej stygmatyzacji strukturalnej. I tak jak bardzo mało przeznaczamy na opiekę zdrowotną w Polsce, mniej niż inne kraje o podobnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, to z tego małego tortu również mniejszy procent przeznaczamy na psychiatrię niż w tych krajach, które mają większy tort. I przez ostatnie 3-4 lata zmiany organizacyjne pomału zaczynają się dokonywać, ale udział psychiatrii w wydatkach na zdrowie to ciągle jest 3,4%, a w krajach europejskich jest to średnio 5-7-8%. Są takie kraje w Europie, które przekraczają 10% z dużo większego tortu, więc też walczymy z dyskryminacją, jeśli chodzi o finansowanie, bo bez zwiększenia finansowania szybszego niż w innych obszarach zmian dokonać się powszechnie nie da. Chciałabym powiedzieć, że w centrach zdrowia psychicznego mogą być zatrudniani asystenci zdrowienia, czyli ludzie, którzy doświadczyli kryzysu i po odpowiednim przeszkoleniu i stażu w szpitalach pomagają tym, którzy w kryzysie trwają i ich bliskim. W biurze do spraw pilotażu też jest zatrudniona taka osoba, która doświadczyła kryzysu i to jestem ja. Nazywam się Katarzyna Kisielińska, ale jeszcze niedawno miałam nazwisko Szczerbowska, po prostu wyszłam za mąż. I chciałabym się podzielić takim swoim wspomnieniem, zanim poproszę pana profesora Jacka Wciórkę o to, żeby się wypowiedział. W 2010 roku trafiłam drugi raz do szpitala na oddział, którym pan profesor się
opiekował. Odmawiałam brania leków, twierdziłam, że wezmę je tylko wtedy, kiedy przyjedzie tu Dalaj Lama i stwierdzi, że one mi służą. I wtedy pan profesor i kilku lekarzy zaprosili, znaczy zostałam zaproszona do pana profesora na rozmowę i pan profesor, ja miałam wtedy pomarańczowy szlafrok, przekonywał mnie do tego, żebym wzięła leki. Nigdy nie sądziłam, że tak się potoczy mój los, że będę mogła być w takim miejscu i współpracować z panem profesorem. On bardzo często mówi o takich walorach leczenia środowiskowego, o partnerstwie lekarza z pacjentem. Chciałabym poprosić, żeby opowiedział nam o tym jeszcze raz. To się pewno nie da zrobić szybko ani krótko, ponieważ to jest cała opowieść, wielka opowieść o historii psychiatrii, która wreszcie w Polsce dotarła do momentu przełomowego, w której powstaje wiele gotowości w różnych środowiskach, w różnych kołach decydentów, ogólnie mówiąc interesariuszy tej opieki, do tego, żeby zmienić, żeby przejść z opieki, którą przywykliśmy nazwać opieką azylową, dającą schronienie, ale wyłączającą, wykluczającą człowieka i przesuwającą na margines zainteresowania, na taką, w której człowiek nie wychodzi ze swoich ról, ze swojego miejsca życia, no i zyskuje pomoc taką, jakiej oczekuje w maksymalnym stopniu, podobno łączącą sobie oczekiwania z możliwościami udzielania sensownej terapii. To przejście od modelu czy opieki azylowej do opieki środowiskowej polega najogólniej rzecz biorąc na przejściu, na powierzeniu odpowiedzialności za zdrowie psychiczne niebiurokratycznej, zhierarchizowanej, często wyobcowanej instytucji na miejsce, w ręce społeczności lokalnej, w ręce współobywateli. Ja wiem, że mówię w tej chwili rzeczy niepopularne i nie każdy chce się poczuć współobywatelami, obywatelem ze wszystkim. Jesteśmy w tej chwili społecznością podzieloną przez wiele sporów, napięć, różnic zdań. Ale muszę Państwu powiedzieć, że akurat wokół tej zmiany w 2010 roku, kiedy był uchwalany pierwszy Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, panowała zgodność w parlamencie. Tylko jeden poseł wyłamał się wtedy z akceptacji. Ale trwało 10 lat, zanim ten program doczekał się skutecznej realizacji, początków realizacji. Więc jest to zmiana trudna. Trudna mentalnie, trudna organizacyjnie, trudna również finansowo, bo trzeba różne nawyki, szablony próbować przezwyciężyć i zyskiwać sojuszników dla tej zmiany, która jest warta swego celu. Psychiatria, opieka psychiatryczna, a może i użyję jej na pomoc ze strony psychiatrii, ze strony opieki psychiatrycznej powinna być umiejscowiona możliwie blisko miejsca, gdzie powstaje problem, powinna być szybka, powinna być tam, gdzie jest to potrzebna, ciągła, powinna kontynuować rozwiązywanie tam, gdzie to oczywiście wymaga takiego długoterminowego, długotrwałego działania. No i powinna się odbywać w sposób możliwie kompleksowy, zgodny ze znanymi współcześnie sposobami skutecznego działania w tym zakresie. No i powinna się dokonywać w warunkach, które cechuje godziwość. Ja muszę Państwu powiedzieć, że gdybyście zrobili teraz kwerendę po miejscach, gdzie się chorym udziela pomocy w zakresie zdrowia psychicznego, to w niektórych miejscach Państwo załamalibyście ręce. A sytuacja jest i tak w ostatnich latach nieco się poprawiła, jeśli chodzi o tę infrastrukturę, o budynki, o miejsca, o wyposażenie, o wiele innych czynności, które tę bazę infrastrukturalną budują.
ale to ciągle jeszcze nie jest to, co chcielibyśmy. Więc to są te podstawowe rzeczy, które by należało zmienić. Blisko, szybko, skutecznie, w miarę kompleksowo, żeby człowiek nie był zdany tylko na jeden szablon pomocy, ale korzystał z takich, których w danym momencie jest w stanie skorzystać, na które potrafi przystać i które no, ten jego pomocnik w zdrowieniu wskaże mu drogę i będzie potrafił go przekonać. To wymaga oczywiście ogromu zróżnicowanych kwalifikacji i czekamy na moment, w którym psychiatra nie będzie jedynym odnośnikiem do udzielania pomocy w ochronie zdrowia psychicznego. Potrzeba nam wielu pracowników, potrzeba nam psychologów, psychoterapeutów, terapeutów różnego rodzaju, potrzeba nam terapeutów środowiskowych, a więc takich asystentów towarzyszących człowiekowi w tym pokonywaniu trudności. Potrzeba nam asystentów zdrowienia. To nowa rola osób, które mają za sobą skutecznie przebyty kryzys zdrowia psychicznego. Przebyty, opanowany i tak oswojony, że są w stanie dzielić się swoim doświadczeniem z pożytkiem z innymi. Potrzeba nam pracowników socjalnych. Potrzeba nam współpracy wielu lekarzy innych specjalności. Chorzy, chorujący psychicznie są bardzo zaniedbaną populacją, jeśli chodzi o zdrowie fizyczne, somatyczne, ponieważ trudno im się przedrzeć przez bariery, żeby skutecznie uzyskiwać ten tymon. Żyją 10 do 15 lat krócej niż ogół populacji. Także to są ogromne zadania, które przed nami tkwią i wydaje mi się, że bez zmiany myślenia, bez zmiany podejścia, bez zmiany nastawienia, postaw w stosunku do tego rodzaju kryzysowych sytuacji w ludzkim życiu, które wiążą się ze zdrowiem psychicznym, nie ruszymy z miejsca, będziemy się posuwać na równi pochyłej, aż doprowadzimy do katastrofy. Proces zmian się zaczął, ale muszę powiedzieć Państwu, że bez Państwa współdziałania, bez pisania, bez mówienia o sprawie, która jest niezwykle istotna dla 5 do 15, 20% populacji. Policzcie Państwo, ile to osób i ile powinniśmy objąć jakimś rodzajem pomocy i wsparcia, to każdej chwili ten proces może zostać zawrócony. Przez kaprys polityczny, przez kaprys urzędniczy, przez czasem głosy medialne, które wzbudzają więcej sensacji niż zainteresowania wokół rozwiązywania problemu, to może być łatwo zahamowane i cofnięte. I dlatego gromadzimy się na Kongresie Zdrowia Psychicznego, żeby o tych palących potrzebach i kontynuacji tych zmian, które się już rozpoczęły i mam nadzieję cichą, że już nabrały masy krytyczne, to bardzo nam byłoby trudno w kolejnych latach. Dziękuję. Osoby chorujące psychicznie są bardzo wrażliwe na emocje otoczenia. Takie mam wrażenie, że bez względu na diagnozę to właśnie łączy. Mamy tutaj asystentkę zdrowienia, Dagmara Dulemba-Paluszyńska, masz bardzo trudne nazwisko. Opowiedz o tym, jak wygląda Twoja rola, jak wygląda ta praca. Dzień dobry. No może na wstępie powiem, że nie jestem tutaj osamotniona, ponieważ tutaj wśród widowni również są asystenci zdrowienia. To jest pierwsza grupa osób, która przeszła z skutkiem pozytywnym właśnie szkolenie i odbyła staż w różnych miejscach, zarówno w szpitalach, jak i w środowiskowych domach opieki. I postanowiliśmy kontynuować to nasze zadanie i od niedawna jesteśmy zatrudnieni w centrach właśnie zdrowia psychicznego. Mamy poprzez, taka jest nasza idea naszej pomocy, że właśnie poprzez doświadczenie, czyli jesteśmy jak gdyby świadectwem osób, które chorowały, które wspólnie z lekarzami, terapeutami opanowaliśmy swoje choroby i chcemy właśnie świadczyć sobą, że jest to możliwe, że można i chcemy takie osoby
w tych nowo powstających zarówno centrach zdrowia psychicznego, jak i w innych miejscach środowiskowych, po prostu w którym chcemy im pomagać, wspierać i pokazywać właściwie sobą, tak, że jest szansa, że jest możliwość, że nam się udało. Oprócz tego większość z nas również działa w fundacji F. która jest, była pierwszym organizatorem pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego. Teraz jest organizatorem drugiego kongresu. Większość z nas w fundacji działa jako wolontariusze i również jako edukatorzy. I prowadzimy również spotkania i zajęcia z grupami zarówno zawodowymi, jak i z grupami osób chorujących czy z rodzinami, zarówno w Warszawie, jak i w terenie. Mamy taki program, takie warsztaty, na których właśnie przybliżamy osobom, czy chorującym, czy zdrowym, właśnie chorowanie. Jak to jest, jak można z tego wyjść. W ogóle też chcemy pokazywać, że osoby chorujące, czy które doświadczyły kryzysu zdrowia psychicznego, mogą, nasuwa mi się od razu takie słowo, normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Oczywiście wycofuję, po prostu funkcjonować w społeczeństwie, bo często również używamy właśnie takich słów, które stygmatyzują osoby chorujące. Między innymi właśnie takim słowem może być troszkę porównanie, że coś może być normalne albo nienormalne, czy mówienie na przykład słowa, że ktoś zwariował. Jest wiele różnych innych i też z tym próbujemy jakoś walczyć. Znaczy pokazywać, że można inaczej, że można być, używać innych określeń. No i mamy zamiar wytrwać w tym procesie. To jest program pilotażowy. My jesteśmy pierwszymi osobami, które odbyły to szkolenie, pierwszymi z terenu Warszawy. To szkolenie przeprowadzała Fundacja Leonardo z Krakowa, która w dalszym ciągu kontynuuje swoją działalność na rzecz właśnie wspierania osób chorujących, rodzin, jak również asystuje nam, asystentom, w tworzeniu zakresu jak gdyby obowiązków w ogóle zawodu asystenta zdrowienia, bo na razie jesteśmy tylko osobami, które odbyły szkolenia. Natomiast właśnie w programie Centrów Zdrowia Psychicznego już asystenci zdrowienia są wymienieni jako osoby wykonujące zawód asystenta zdrowienia. Jeszcze może nadmienię, że asystenci zdrowienia również to nie jest jakiś nowum, bo taki zawód już funkcjonuje na pewno we Włoszech, w Niemczech, chyba też w Norwegii, więc jak gdyby jesteśmy kontynuatorami i mamy zamiar właśnie przenieść to na tyle skutecznie, żeby to też był taki człon zespołów terapeutycznych. Jednym z głównych tematów kongresu będzie psychiatria dzieci i młodzieży, która ostatnio taka jest otoczona dużą troską mediów. Dużo na ten temat czytamy. Jest z nami profesor Barbara Remberg, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, która też prowadzi oddział młodzieżowy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie no, tak, ja tam byłam w okolicach świąt, no, taka trochę panuje atmosfera jak na froncie. I no, widziałam też, próbowałam odwiedzić znajomą dziewczynkę w tym ośrodku pod Warszawą, w Józefowie, i tam właściwie wszystko, co jej przyniosłam, zostało po prostu skontrolowane, otworzone, sprawdzone, mnie do niej nie dopuszczono. Tak trochę dziwnie się z tym czułam i też ten budynek jest taki brzydki, wokół żadnego ogrodu. Mam wrażenie, że psychiatria dzieci i młodzieży jest jeszcze bardziej zaniedbana niż,
dla dorosłych. Czy pani się zgodzi? Dzień dobry. Tak, no niestety czujemy się kopciuszkiem medycyny i kopciuszkiem wielu oddziaływań. Jest to pewien taki paradoks, ponieważ nasze społeczeństwo jest nastawione na inwestowanie w dzieci i tutaj tu powstaje nowy plac zabaw, tu piąta szkoła społeczna z jeszcze bardziej wymyślnym programem językowo-sportowo-informatycznym. A równocześnie to ta podstawowa rzecz, to czy dzieci czują się dobrze, jakoś tak umyka. Pan profesor wspomniał o takiej bezbronności osób z zaburzeniami psychicznymi, że nie mają siły przebicia, żeby walczyć o uzyskanie pomocy, żeby szukać tej pomocy, niekiedy nie mają nawet takiej świadomości, że ta pomoc jest potrzebna. Ale trudno sobie wyobrazić bardziej bezbronną istotę niż dziecko z zaburzeniami psychicznymi, które ani nie ma zwykle, które cierpi, ale nie ma świadomości, jak to dziecko, że inni tak nie mają, że coś, co się z nim dzieje, jest chorobą, na którą można pomóc, a nie, że takie jest życie, które nie ma zdolności poznawczych, intelektualnych, żeby wymyśleć, co należy zrobić, jak człowiek się czuje. I które również w sensie prawnym jest całkowicie zależne od opiekunów i właśnie od tego, czy owszem, jak nastolatek nam się wydziera, ćpa i tnie, no to prawdopodobnie zwróci to czyjąś uwagę, przynajmniej nauczycieli. Ale jeżeli dziecko młodsze cierpi, bo na przykład ma depresję, to wymaga to bardzo wiele wrażliwości otoczenia, żeby to zauważyć. I jak mamy naszych pacjentów i pytamy, no od kiedy się źle czujesz, naszych nastoletnich pacjentów, to on mówi, no to zaczęło się to w piątej klasie szkoły podstawowej, ale to myślałem, że tak ma być na przykład. Także, no właśnie, przecież jest to nasza przyszłość, dzieci, też każdy z nas chce się czuć dobrze i tym bardziej myślę, każdy chce, żeby nasze dzieci czuły się dobrze i to teoretycznie jest taki obszar troski i społeczeństwa, i wszystkich, a praktycznie nie. I ja tutaj jestem, było dużo mowy o dobrych rzeczach i o złych rzeczach i taka właśnie jestem, które się dzieją w ogóle w tym systemie opieki zdrowotnej i taka jestem rozdarta, bo mamy równe nadzieje. Rzeczywiście tutaj z częścią prelegentów jesteśmy w zespole roboczym, który przygotowuje reformę psychiatrii dzieci i młodzieży i wiele rzeczy się zadziało i rozpoczynają się projekty takie dofinansowywanych szkoleń dla kadry i to się dzieje i są plany właśnie zmiany tego systemu na taki, żeby był ta pomoc była dostępna po pierwsze na miejscu, ale po drugie w ogóle zanim dziecko zachoruje, jak potrzebuje, jest taki etap, kiedy człowiek zbliża się do kryzysu albo doświadcza kryzysu, który nie jest jeszcze chorobą ani nawet zaburzeniem, ale już jest to dziecko, które potrzebuje wsparcia właśnie, żeby czuć się lepiej albo żeby nie zachorować. No więc jakby taki projekt zmiany systemu jest, to się nie uda, jeżeli nie będzie zmiany finansowania i na ten temat i takie prace te teoretycznie trwają nad zmianą wyceny tych świadczeń, no ale nie znamy rezultatu tych prac na razie, bo one trwają, a od tego, jaki będzie ten rezultat, no to zależy po prostu powodzenie tej reformy. Więc jakby różne mamy nadzieje i oczekiwania. Na ten moment jest nadal dramatyczny kryzys, o którym mówię i osoby zajmujące się psychiatrą dziecięcą mówią od dłuższego czasu. Dzisiaj 6 pacjentów leży na korytarzu u mnie w oddziale, mimo tego, że jest maj, czyli teoretycznie okres, kiedy liczba tych hospitalizacji psychiatrycznych spada. Część z nich to są pacjenci, których pierwszym kontaktem ze służbą zdrowia jest kontakt z lekarzem na izbie przyjęć, bo jakby nie znaleźli, nie doczekali w kolejce do wizyty ambulatoryjnej, nie wiedzieli, gdzie się zgłosić i to jest też kolejny problem. Także jesteśmy jako taki system opieki właśnie nad tymi najmłodszymi w głębokim kryzysie z pewną nadzieją, tak bym to podsumowała. Jest z nami dr Joanna Krzyżanowska z Budzka, która właściwie wykonuje tak dużo rzeczy, że mam wrażenie, że
to kilka osób. Między innymi prowadzi oddział zapobiegania nawrotom dla ludzi z doświadczeniem psychozy w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Założyła i jest jedną z prowadzących Fundację F. która jest takim organizatorem wykonawczym kongresu. Chciałabym poprosić Panią, żeby opowiedziała nam Pani o tej roli fundacji, o roli osób, bo właściwie ona głównie składa się z osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo dziękuję za zaproszenie Bielanom i Panu Burmistrzowi Tomkowi Browińskiemu, bo to jest miejsce takie wyjątkowe na mapie pomocy psychiatrycznej. I to jest właśnie takie miejsce, w którym ja bym chciała, żeby było więcej takich ośrodków w Warszawie, nie tylko Bielany, żeby wszyscy się na Bielany przeprowadzali. No i to, w jaki sposób my do tego dążymy, pokazuje, jaka duża jest siła takich ruchów konsumenckich, ruchów oddolnych. Nasza fundacja to jest organizacja założona przez profesjonalistów, ale już od właściwie pierwszego Kongresu Zdrowia Psychicznego współpracuje z nami wiele niezwykłych osób po kryzysach, które poczuły misję, że chcą zmiany i że mogą swój kryzys zdrowia psychicznego pozytywnie wykorzystać. Ja myślę, że to jest bardzo ważny przekaz, że kryzys zdrowia psychicznego nie musi być końcem czegoś, życia, nie wiem, rozwoju, pracy czy w ogóle zdrowia, tylko czasami może być początkiem czegoś, jakiejś zmiany. Może to być kryzys rozwojowy i ja mam takie wrażenie, że nasi edukatorzy, bo to jest główna rola osób po kryzysach w naszej fundacji, którzy też szkolą i ja od razu bardzo chętnie media też szkolimy. Też robimy takie warsztaty dla mediów, to się nazywają warsztaty kompetencji w kontakcie z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Profesjonalne warsztaty przygotowane właśnie przez osoby po kryzysach, zapraszamy na te warsztaty. Więc, ale taka rola tego środowiska pacjentowskiego w doprowadzeniu do zmiany jest nie do przecenienia, ponieważ ja mam takie poczucie, że panowie profesorowie, doktorzy antyszambrowali po tych gabinetach ministerialnych no, od lat. I rzeczywiście ta taka masa krytyczna w tym 2015 roku, kiedy chciano nam ten Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zlikwidować w ramach takich różnych legislacyjnych pomysłów i wtedy cała Polska jak się uruchomiła, pacjenci, profesjonaliści razem. To tak jakby wtedy chyba pierwszy raz zobaczyliśmy, że mamy wspólny interes, że my psychiatrzy, ja jestem lekarzem psychiatrą, nie mówimy tylko w swoim interesie, mówimy w interesie naszych pacjentów, a oni, pacjenci, to zobaczyli i jak poszli z nami razem, psycholodzy, pacjenci. I wtedy taki duży protest spowodował, że powstrzymano, nawet już to było po pierwszym czytaniu, zdaje się, tej ustawy, powstrzymano to, po drugim czytaniu nawet już było. A więc to rzeczywiście był ostatni moment, udało się powstrzymać, co nie znaczy, że ten Narodowy Program był realizowany, no ale przynajmniej go nie wykreślono. No a potem powstał taki ruch, który doprowadził do tego pierwszego kongresu, gdzie zobaczyliśmy, że siłą jest taką przekonywującą wtedy, kiedy mówimy razem. Pacjenci, rodziny, pomoc społeczna, lekarze, psycholodzy, pielęgniarki, wszyscy wspólnie się domagamy, ponieważ to jest wspólna sprawa. Poza tym też dołączyli się do nas humaniści, filozofowie, socjolodzy, antropolodzy, którzy, bo no, chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że zdrowie psychiczne Polaków to nie jest tylko problem psychiatrów, tak, czy psychologów, czy tych osób, które chorują. To dotyczy nas wszystkich. To są nasi bliscy, nasi sąsiedzi, nasi znajomi, koledzy. Zważywszy na to, ile osób korzysta z pomocy psychologicznej bądź psychiatrycznej, no to myślę, że większość z nas kogoś takiego zna albo sam korzysta z takiej pomocy. Więc to jest problem nas wszystkich. I to, że te osoby muszą ukrywać fakt leczenia się psychiatrycznego, że są dyskryminowane, stygmatyzowane, że
tracą pracę na przykład, albo nie chce ich ubezpieczyć, ponieważ się leczą psychiatrycznie, albo odmawiana im jest jakaś tam podstawowa taka opieka prawna, bo ktoś się leczy psychiatrycznie, jest niewiarygodny, więc no to są takie rzeczy, na które my się nie możemy zgodzić i tutaj mówię tak trochę w imieniu Fundacji F.Kropka, ponieważ bardzo to jest taka główna misja naszej fundacji, zmiana tych stereotypów, zmiana tego negatywnego obrazu osoby chorującej. To się też przekłada na to, jak jest traktowana psychiatria, prawda? Tutaj pan dr Walicki mówił o takiej stygmatyzacji strukturalnej. No to, że tak mało pieniędzy jest przeznaczane na opiekę psychiatryczną, pokazuje, że jakoś staramy się o tym zdrowiu psychicznym nie myśleć. Ja często mówię taki przykład, nie wiem, czy nadal się uczy dzieci. Klub Wiewiórka taki był, jak byłam małym dzieckiem. Uczyli nas w podstawówce myć zęby. No a być może teraz też są takie zajęcia z higieny, natomiast nikt jakoś nie uczy dzieci, nie pokazuje, że trzeba zadbać o swoje zdrowie psychiczne. Źródłem wiedzy jest internet dla coraz młodszej populacji, więc to no, my w tym roku na drugim kongresie zajmujemy się też profilaktyką. Psychiatria dzieci i młodzieży to jest jeden z takich, jeden z ważnych filarów, bo to jest no, bardzo ważna dziedzina, zaniedbana i potrzebuje dramatycznych zmian. Druga taka część istotna na drugim kongresie to jest profilaktyka, bo to o to nam chodzi, kongres zdrowia psychicznego, a nie chorób psychicznych, tylko chodzi nam o zdrowie. Żeby wyzdrowili ci, co już chorują, ale żeby też nie zachorowali ci, co jeszcze nie są chorzy. Też całą jedną sesję poświęcamy współpracy z pomocą społeczną, ponieważ to jest takie doświadczenie nasze, które wymaga naszym zdaniem poprawy. No i też bardzo serdecznie Państwa zapraszam na marsz, który po kongresie, tak jak te dwa lata temu był marsz do ministerstwa, poszliśmy w asyście policji do Ministerstwa Zdrowia wręczyć deklarację warszawską. Potem w zeszłym roku mieliśmy marsz żółtej wstążki i w tym roku będzie kolejny marsz o godność, bo dopominamy się o godne traktowanie. Ciągle jeszcze pracujemy nad trasą, być może, że tym razem pójdziemy pod Sejm pokrzyczeć trochę i poprosić, nie wiem, domagać się, może już na proszenie to jest, może właśnie domagać się, żeby osoby korzystające z pomocy, leczące się po kryzysach, w kryzysach, no były traktowane tak jak wszyscy inni, cała reszta społeczeństwa i żeby choroba psychiczna nie była obraźliwą inwektywą, tylko rozpoznaniem, a nie żeby ktoś chcąc obrazić drugą osobę wysyłał go do psychiatry. No to często tak jest, idź do psychiatry, to znaczy, że chcecie obrazić. Bardzo Państwa zapraszam na drugi kongres, zwłaszcza na marsz. Towarzyszcie nam, róbcie nam zdjęcia, wrzucajcie to, gdzie popadnie, bo chcemy, żeby wreszcie osoby, no one już wychodzą z cienia, już właśnie zabierają głos publicznie, z szafy wychodzą, mówią w swoim imieniu, my mówimy razem. Także 3 czerwca zapraszam, nagłaśniajcie ten temat, bo to jest bardzo ważny temat. Dziękuję. Zanim poproszę Państwa o pytanie, chciałabym powiedzieć, że więcej wiadomości o centrach zdrowia psychicznego znajdą Państwo na stronie czp.org.pl i na profilu na Facebooku Pilotaż Centrów Zdrowia Psychicznego. Kongres Zdrowia Psychicznego również ma swój profil na Facebooku, codziennie nawet po parę informacji, między innymi o zbiórce na kongres, którą prowadzimy. Jeśli za Państwa pośrednictwem możemy jakoś poprosić obywateli, żeby się dołączyli do tej zbiórki, to będziemy bardzo wdzięczni. Proszę, czy są jakieś pytania? Dzień dobry Państwu, Dorota Łusiewicz, Tygodnik Sieci. Ja chciałam Państwa zapytać, może poczynając od Pani Profesor Remberg, o ostatnią sytuację, dramatyczne wydarzenia w Wawrze. Zdaniem ekspertów, co zawiodło i w którym momencie, że 15-letnie dziecko zabija swojego kolegę, w którym momencie można było pomóc? Nie wiem, nie mogę się wypowiedzieć na temat dziecka, którego nie widziałam i który nie jest moim pacjentem. Zapraszam do zadawania pytań.
samym systemie. To jest właśnie nic nie działa. Nie no, mogę to rozwinąć, ale po prostu jest niedostępna opieka ambulatoryjna. Dobrze, to no, na temat dziecka właśnie, to oczywiście nie wiem. Natomiast no, ogromnym problemem są kolejki, długi czas oczekiwania do psychiatrów, jeszcze dłuższy czas oczekiwania do psychologów, długi czas reakcji sądów rodzinnych, które muszą rzeczywiście mieć jakąś szczególnie dramatyczną sytuację, żeby zareagować szybko, bo to też się zdarza oczywiście, ale standardowy tryb postępowania trwa miesiącami. Właśnie kilka miesięcy oczekiwania na pomoc psychiatry i myślę, że no właśnie taka brak takiej sieci wsparcia, która by mogła zareagować od razu, jak widać, że coś się dzieje z człowiekiem. Ja może zacznę od innej sytuacji. W trakcie strajku nauczycieli, z tego co mi mówiła profesor Kozikiana, ale nie tylko ona, bo z innych oddziałów też mam taką informację, spadła liczba przyjęć na izbę. Czyli dzieci nie chodziły do szkoły i ten spadek był 30%, przynajmniej na Śląsku, w centrum pediatrii. Więc powiem tak, te dane, dobrze było wyciągnąć te dane, jak spadła liczba ostrych przyjęć w izbach przyjęć na oddziałach psychiatrycznych dzieci i młodzieży w okresie strajku nauczycieli. To jest jedna rzecz, która jest no, symboliczna, bym powiedział. Druga rzecz, ja oczywiście dziecka też nie znam, natomiast trochę powiem o innych przypadkach, z którymi my się tu spotykamy, to znaczy mówię o bezsilności dorosłych. Szkoła trochę funkcjonuje, różne są oczywiście placówki szkolne, natomiast moje doświadczenie tu zbieram, ale też osobiste jest takie, że gdy dzieje się przemoc w szkole, to są, najczęstsza reakcja jest taka, rozwiązujemy problem w ten sposób, zamykamy oczy, problemu nie ma. Trochę tak to wygląda. Ja pracowałem jako psycholog w szkole przez jakiś czas na studiach doktoranckich, więc pierwszy raz się zderzyłem w ogóle z taką reakcją w gronie nauczycielskim, że ja mówię, że jest problem, że jest dealer w szkole i jest... Pani zamknęła oczy i problem zniknął. No więc jak się czyta doniesienia, czy jak się mówi o sytuacji, już nie mówię konkretnego tego ucznia, który popełnił ten czyn, ale jak jest opisywane to zdarzenie, jak ono się wydarzyło, jakie były reakcje, to żeby doszło do takiego zdarzenia, ileś rzeczy musi się wydarzyć w samej szkole i w systemie opieki. Wydaje mi się, że no, ten uczeń, który wniósł ten nóż na teren szkoły i zrobił to, no to był uczeń, który czuł się silny. To znaczy, wydaje mi się, że dorośli w tej szkole byli w sytuacji totalnej bezsilności, bo to przez ileś czasu musiało się dziać. To myślę, że to nie jest tak, że to się dzieje nagle jednorazowa akcja, tylko że jest ileś symptomów, które pokazują, że ci dorośli są bezsilni. Ci dorośli są bezsilni wtedy też ci nauczyciele, kiedy 11-latek bije nauczycielkę na wycieczce, historia ze szkoły, autentyczna. Wszyscy patrzą, nikt nie reaguje, pani jedzie na obdukcję i jest sprawa w sądzie. No możemy się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje i dlaczego doszło do takiej sytuacji w szkole, kiedy dorośli są bezsilni i nie stawia się granic. I dopuszcza się jakby w ten sposób, że się nie stawia granic do krzywdzenia innych dzieci, które no, Bogu ducha winne, tak, czy z jakichś tam względów znalazły się w tym miejscu, w tym czasie, nie z własnej woli. To jest jeden problem. Z tym jakby tym problemem stawiania granic obecnością dorosłych w życiu dzieci, no taką odpowiedzialnością też za te dzieci, no to jest problem, wydaje mi się, masowy w tej chwili. I to jest coś, z czym my się tu borykamy w dzielnicy Bielany, gdzie my też podejmujemy takie interwencje, wspierając rodziny. Mówię tu o terapeutach środowiskowych dzieci i młodzieży, gdzie jak chłopiec, nasz klient, jakąś rzecz ukradnie, to my tydzień pracujemy z mamą i z tym chłopcem, żeby pójść do sklepu i, że tak powiem, oddać pieniądze, powiedzieć, że ukradłem i tak dalej. Więc my już w tej chwili nawet z paniami ze sklepików współpracujemy, bo to trzeba też przygotować odpowiednio, bo różnie te panie reagują. To akurat pani fantastycznie zareagowała, bo powiedziała, że jak będziesz chciał kiedyś pić, to przyjdź i powiedz mi, fanta ukradł. To ci dam po prostu wody, tak? Więc nie było ten strach, który miał przed... Ale to są takie proste rzeczy, które w konsekwencji, że tak powiem, później narastają do olbrzymich problemów. To jest taka praca u podstaw. To, co pani profesor Remberg mówiła o tej jakby niewydolności systemu, czy tym, co jest zorganizowane, czy takiej
Ja już o nie chodzi, niewydolność, to po prostu nie działa. No, to nie działa. Jak go nie ma, to jak miałby być wydolny? To bardziej jest nieobecność. To jest po prostu nieobecność tego systemu i tych usług. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jaka była geneza, że to tak się stało, bo ja od niedawna jestem, ale jak czytałem listy konsultantów krajowych, to właśnie to kolejne, to są jakby powtórki, czyli cały czas to samo się powtarza, jeżeli chodzi o psychiatrię dzieci i młodzieży. Jedno takie systemowe dodatek do tego, to ten zespół pani profesor Jana Schodzik na Śląsku, która stworzyła taki dość całościowy i nowoczesny system. Właśnie stracił połowę kontraktu na swoje działanie w racji działania konkurencyjnego Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam jakby nie ma zrozumienia do tego, czym są problemy i jak należałoby je rozwiązywać. Mało, nie to, że nie ma zrozumienia, jest taka czasem, widzimy to zresztą w wielu miejscach w Polsce, impregnacja na te zagadnienia. Tak, pomyślałam jeszcze, że jednak ta troska rośnie, jest na razie widoczna bardziej na poziomie właśnie może rozmów czy zainteresowania, ale no chyba jest ciutek lepiej niż było, ale systemu jak nie było, tak nie ma. Czy są jeszcze jakieś pytania, mają Państwo? Też zapraszam do pisania do mnie, jeśli będą Państwo chcieli z kimś zrobić wywiad, z kimś z prelegentów kongresu, tę listę mają Państwo w teczkach. Raczej pierwszy kongres zdrowia psychicznego był rzeczywiście oddolną inicjatywą i w dużej części był sfinansowany w ramach crowdfundingu. I drugi kongres tak samo, stąd to, co pani rzecznik nasza powiedziała, że zajrzyjmy na stronę i można dokonać 10-20 zł wpłaty. Nie korzystamy z dotacji firm farmaceutycznych ani żadnego biznesu. Miasto Warszawa pomaga nam w sali w Pałacu Kultury i Nauki, ale tak to kongres jest finansowany rzeczywiście oddolnie i to jest jego siła też. Dlatego wszystkie działania i akty, które podejmujemy, są dużo mocniejsze, bo one są bardzo autentyczne. Będziemy wdzięczni za udostępnianie zrzutka na Kongres Zdrowia Psychicznego, też na waszych mediach społecznościowych, bo to drobna suma, tak jak Katarzyna Grochola, która nas bardzo wspiera, mówi paczka papierosów. Taką sumę, którą płacimy za paczkę papierosów, rzucić na zrzutkę i to też nam pomoże. Można więcej. Karta papierosów, za kartą papierosów. Także bardzo prosimy o udostępnianie tego, bo rzeczywiście pierwszy kongres z racji też takiej urok nowości, to było pierwszy raz takie wydarzenie i rzeczywiście wtedy ten crowdfunding całkiem nieźle nam szedł, no tym razem to zwykle tak bywa, że jak coś robimy po raz drugi, no to już tak trochę się spowszedniało, no, a to nadal jest wydarzenie bardzo takie ważne i też kosztowne, także będziemy wdzięczni za każde i potrzebne, bardzo potrzebne. Czy ja też jeszcze mogę, nieprzypadkowo się media nazywa czwartą władzą i rzeczywiście jako konsultant krajowy, to jest kropla, która drąży skałę, bo żadne pojedyncze działanie nie daje dłuższego efektu, ale my rzeczywiście czujemy wsparcie, widzimy taką odpowiedzialną postawę wielu mediów i jakąś taką otwartość na te zagadnienia. Dziękujemy za to. Ja jeszcze jedną rzecz dodam, nie ma burmistrza, to mogę powiedzieć, ale myślę, że on jest, zgodziłby się, to znaczy jak się spotykamy z samorządowcami, to oni sami o sobie mówią tak, że są tak zwani samorządowcy chodniki i inne rzeczy, czyli samorządowcy, którzy inwestują w chodniki i takie zajmują się tym, no a reszta to tam przy okazji. Ja myślę, że trzeba naciskać na samorządy, to znaczy, że one mają też narzędzia i możliwości organizowania pomocy, jeżeli chodzi o dzieci, młodzież, to już szczególnie, żeby tworzyć, nie mówię takie kompleksowe centrum jak nasze, ale takie pierwszego poziomu, jak mówimy o tej reformie zdrowia psychicznego, czyli tam, gdzie jeszcze lekarz nie jest potrzebny, a ten psycholog, psychoterapeuta i terapeuta środowiskowy może działać, naciskać na nich, żeby też w inny sposób trochę myśleli o swojej społeczności, że ta infrastruktura jest ważna, kostka brukowa jest ważna i ona w jakiś tam sposób powstaje, no ale to zdrowi ludzie po tym chodzić powinni.
już ten czas kostki brukowej minął i myślę, że można by było przejść już na ten etap tworzenia czy integrowania społeczności lokalnych właśnie wokół pewnych inicjatyw i taką jedną, myślę, mógłby być ośrodek wsparcia dla rodzin, jakkolwiek go nazwać, środowiskowy ośrodek wsparcia, czy cokolwiek, i starać się zdobywać fundusze i ludzi, i kształcić, inwestować w kadrę, żeby coś takiego zorganizować. I bez samorządu, bez odpowiedzialnych ludzi, którzy trochę inaczej myślą niż tylko kostka brukowa, no da się. No właśnie nasz burmistrz, który też miał podwórkę, jak zaczynaliśmy, bo jako jeden w zarządzie był taki walczący, a wszyscy się modliliśmy, żeby wygrał wybory. Chociaż ja jestem z Instytutu Psychologii UKSW, więc to nazwijmy sobie denominacja katolicka, a burmistrz jest z wiosny Biedronia. A udało nam się porozumieć, że tak powiem, takiej ważnej rzeczy ponad, że tak, podziałami, nazwijmy to, ideologicznymi. A propos jeszcze takich podziałów ideologicznych, to powiem, że Kongres Zdrowia Psychicznego cieszy się patronatem honorowym prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy, a z drugiej strony mamy też w komitecie honorowym prezydenta Warszawy rzeczników, którzy są naszymi patronami praw pacjenta, praw obywatelskich i praw dziecka, więc rzeczywiście wydaje się, że w takim politycznym sensie przynajmniej na poziomie deklaracji wszyscy się zgadzają, że trzeba zadbać o psychiatrię i o społeczeństwo w tym kontekście. Także zapraszam jeszcze raz. Dziękujemy bardzo za to, że przyszli Państwo w ten